tym odcinku MB Newsa pogadamy sobie o motocyklach, o ich sprzedaży, cenach i tym, kto jest tak naprawdę najlepszy na rynku. Jednak zanim do tego przejdziemy, kilka słów o kalendarzu. Najwyższa pora, aby zrobić fajną promocję. W tym momencie te kalendarze są obniżone o 25%. Jednak jeżeli chcecie skorzystać jeszcze bardziej, to wystarczy, że kupicie dwie dowolne koszulki, motobandy lub bluzę premium, a ten kalendarz dostaniecie w gratisie. A teraz przechodzimy do motocykli. Kto ile sprzedaje i jakie ilości? 2019 rok to bardzo ciekawy rok, ponieważ branża motocyklowa zaliczyła bardzo duży wzrost. W tej chwili co czwarty motocykl rejestrowany w Polsce jest nowy, gdzie jeszcze 5 lat temu, 6 lat temu, kiedy zaczynaliśmy jako motobanda, było zupełnie inaczej. Tych nowych motocykli było jak na lekarstwo. Nowych motocykli przybyło dokładnie 19 103 sztuki. Dla porównania, w tym samym czasie na rynku samochodów w Polsce przybyło około 600 tysięcy nowych pojazdów. I mamy wzrost na poziomie 31,5%, jeżeli chodzi o nowe motocykle. Jeżeli chodzi o motorowery, to tak jak przez kilka ostatnich lat był spory spadek. Tak odczuwamy w tej chwili delikatny wzrost. Taki delikatny, bo w 2008 roku, kiedy był taki najwyższy hype na te motorowery, to już raczej nigdy nie wróci, ale i tak fajnie, że jakby rynek się odbija, że młode pokolenie wraca na te motorowery i to zaczyna znowu żyć. Łącznie nowych jednośladów, czyli i motorowerów, i motocykli, przybyło w Polsce w 2019 roku 38 274 sztuki. Pierwsza trójka: Yamaha, Honda oraz Romet, który wskoczył na podium po dwóch, trzech latach nieobecności, dwóch na pewno. Między Hondą a Yamahą w tym momencie jest tylko 30 motocykli różnicy, więc ta różnica jest naprawdę kosmetyczna. Yamaha zanotowała sprzedaż na poziomie 2300 sztuk i dwie najpopularniejsze pozycje to Yamaha MT-07 oraz Yamaha N-Max. Rynek jednośladów, jeżeli chodzi o 125, odżył i to odżył bardzo mocno, ponieważ w zeszłym roku stanowił prawie 52% wszystkich sprzedawanych motocykli. Drugi największy segment to są motocykle powyżej 750 cm3. Więc zobaczcie, że tutaj mamy taki dosyć duży rozstrzał. W tej drugiej grupie, czyli powyżej 750, najważniejsze skrzypce gra BMW, Harley Davidson i Yamaha. Te dwa segmenty stanowią ponad 70% rynku, pozostałe segmenty już są zdecydowanie mniejsze. Motocykle typu street, czyli popularnie zwane nakedy, stanowią aż 35% wszystkich rejestrowanych motocykli. Tak, dla porównania, sport stanowi tutaj 0,3% sprzedaży wszystkich motocykli. I druga grupa, bardzo ciekawe, to jest duże skutery, 21%. Na koniec takie ciekawostki jak na przykład motocykle elektryczne, motocykle, czyli nie motorowery, wszystko powyżej są uznawane jako motocykle. W Polsce w tamtym roku sprzedało się 70 takich motocykli, co i tak jest sporym wzrostem do poprzedniego roku. Najpopularniejszą marką było Super Soco, które sprzedało 20 sztuk. Jestem ciekaw, jak to będzie się dalej rozwijało. Idąc tym tempem, prawdopodobnie w przyszłym roku sprzedamy zatrważające 140 motocykli elektrycznych. Teraz przejdziemy dalej, bo mówiliśmy o tym, co się dzieje w Polsce, ale Ducati także pokazało swoje statystyki, więc powiemy o tym, co się dzieje na świecie. Ducati pochwaliło się, że co czwarty superbike sprzedawany na całym świecie pochodzi z bolońskiej fabryki. Ducati sprzedało 8304 sztuki. Z jednej strony fajnie, że co czwarty sportowy motocykl jest włoski, jednak patrząc na liczbę, okazuje się, że jest tych motocykli o 1500 mniej niż jeszcze w 2018 roku. Zobaczcie, jak w ogóle rozkłada się sprzedaż motocykli sportowych, nawet tych największych, najbardziej prestiżowych superbajków. Oczywiście są to też jednocześnie najdroższe motocykle, ale jeżeli Ducati sprzedaje 1/4 całej światowej produkcji, to oznacza, że globalna sprzedaż superbajków jest na poziomie 33 do 34 tysięcy. I to są naprawdę niewielkie liczby, ponieważ japońskie marki sprzedają pojedyncze modele typu Naked w tych ilościach. Sama Europa kupuje Nakedów klasy średniej, około 100 tysięcy rocznie. Ale Ducati na tym wcale nie ma zamiaru poprzestać. Ducati Panigale Superleggera V4. Motocykl zbudowany
karbonu, tytanu, płyt księżycowych i meteorytów, produkujący na układzie wydechowym Akrapowicz 234 konie mechaniczne, przy tym ważąc coś w okolicach 160 kg. To oznacza, że zobaczcie, na każdy kilogram mamy ponad jeden, dobrze ponad jeden koń mechaniczny. Wyjątkowa powinna być także jego cena. Tak przynajmniej pomyślało szefostwo Ducati, ponieważ wyceniło taki motocykl na około 100 tysięcy dolarów, co w prostym przeliczniku wynosi ponad 370 tysięcy złotych. I nie da się go kupić tak o, w salonie, ponieważ trzeba zostać wybranym przez prezesa Ducati, który wysyła swoje listy z informacją do ciebie, że być może właśnie ty zasługujesz na to, aby kupić ten motocykl. Jest to wersja limitowana, ostatnia wyprzedała się jak ciepłe bułeczki. Z drugiej strony za tą cenę można sobie zbudować prawdziwego superbajka w wersji, w specyfikacji World Superbike. A my idziemy dalej. Tym razem powiemy o Triumfie. Triumfie Street Triple 660. I akurat na jego temat wiemy z jednej strony całkiem sporo, bo cała specyfikacja jest już podana. Z drugiej strony nie do końca wiemy jeszcze, jaka jest jego cena i kiedy pojawi się na naszym rynku. Nowa, trzycylindrowa jednostka o pojemności 660 cm sześciennych, gdzie każdy spodziewał się, że to będzie jednak dwucylindrowa jednostka. Gdzie z góry przystosowany do klasa 2, obniżony po prostu moc za pomocą elektroniki. Z drugiej strony będzie on jakby w pełni odblokowany i będzie produkował około 90, nieco ponad 90 koni mechanicznych. Sugerowana cena prawdopodobnie będzie oscylowała w okolicach 40 tysięcy złotych. Gdyby jednak udało się Triumfowi uzyskać cenę na poziomie 35-37 tysięcy złotych, to mógłby ten Triumf faktycznie powalczyć z japońską konkurencją i na rynku na pewno byłoby znacznie ciaśniej i znacznie ciekawiej. Jest już dosyć ciepło na dworze, mam nadzieję, że nagle nam się załamanie pogody nie zrobi, więc już w marcu zapraszamy Was na targi motocyklowe, które odbędą się w Warszawie. Później jedziemy do Wrocławia na Dolny Śląsk, następnie jedziemy do Poznania, czyli do miejsca, w którym właśnie w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, że będziemy grali u siebie. W te wszystkie miejsca Was zapraszamy, na każdy z tych miejsc będziemy swoje stoisko, pokażemy ciekawe motocykle, zupełnie inne niż w tamtym roku. Jak widzicie, jesteśmy w trakcie remontu do naszego nowego sklepu, który mieści się w Czerwonaku pod Poznaniem. Od marca sklep rusza pełną parą, więc to jest nowe, fajne motocyklowe miejsce na mapie Polski, gdzie będziecie mogli poprzymierzać ciuchy, odświeżyć swoją garderobę, a także jest to jedyny sklep, prawdziwy jedyny sklep, gdzie będziecie mogli kupić oryginalne akcesoria motobandy. Szymon podpowiada, że dla niecierpliwych online, bo to jakby cały czas od ostatnich 3 lat działa. I widzimy się już wkrótce na kanale, ponieważ wchodzą, właśnie w tej chwili Petit dostał nowe materiały, montujemy nowe motocykle i spokojnie będzie całkiem sporo fajnych rzeczy do oglądania.